No siemanko, tutaj jak widzicie, jestem znowu w menu głównym, zaczynamy kampanię dobra. Oczywiście znowu na średnim. Dobro. A co? Dobra, światło, nieważne. To samo, cutscenka, cicho. Scripted within an ancient tome, which lies beneath centuries of dust in the guarded library of Mechalon, is the story of how the Rift was formed. Though most cannot recall a time when the Rift did not divide the Enclave and the Outlands, they were at one time unified. At that time, there were lands where the very essence of magic was believed to dwell, for they were lush and prosperous. All who did not hold the secrets of the soil, which were protected by the Pact of Jifuro, coveted these lands fiercely. The great demon, Vatar, was among these envious creatures, for he believed that with the magic of these lands in his grasp, he would surely become invincible. No, jakoś się udało w poprzednim odcinku. He led his army to attack the dwellers of the land and lay claim to it for himself. The battle raged on, until at last the mighty wizard Zael stood alone against Vatar to protect Zaila zabiliśmy w poprzednim. When all hope seemed lost and Vatar's victory imminent, Zael struck the final fatal blow. With a roar of anger, także jak widzicie, to się wszystko będzie przeplatać, że tutaj zabijaliśmy kupca, a tam będziemy eskortować kupca, a tam będziemy eskortować Zaila, tam zabijaliśmy Zaila, tutaj musimy zrobić szturm na coś, tutaj musimy obronić to i tak dalej, i tak dalej. However, victory did not come without a price. The chasm that grew from this powerful blast of magic was too vast to be traversed, and the people were separated as much as the lands. Those who had come to aid their brothers in fighting against the demon's army returned to their home called Mechalon with stunned minds and heavy hearts. The Pact of Jifuro had been broken, and they had become separated from their brothers. The denizens of the Outlands, a dark and selfish people, became known as the Dreg'Atar, and the enclave of Magic Land, which had been divided from the rest, formed a peaceful city called Selenheim. In time, all wounds are healed, for in the lengthy span since it was torn asunder, it seems that the magic inherent within the world has begun to knit the land back together. Tak się jeszcze wtrącę tutaj pomiędzy. Nie pokazałem areny ze względu na to, że chcę ją pokazać po kampanii światła. Bo tak obiecałem, że pokażę tego golema, nie pokazałem, tak lepiej się wytłumaczyć. Tutaj też dostaniemy golema i tym golemem przejdę sobie arenę. Przynajmniej z jeden poziom. Raid after raid has been sent into the enclave in hopes of weakening it for the major attack the Dreg'Atar intend to wage as soon as they are able. Crops burned and possessions stolen. Selenheim has been thrown into a state of extreme unrest. Heavy taxes are levied upon the people to help pay for the city's defense. This has led to uprisings within the enclave, and some of its inhabitants have landed in jail, along with the true enemy. And it is here that our story begins. A few rebellious grains of sand within the ever-turning hourglass of life. Także jesteśmy jednym z więźniów. Posadzili nas za podatki, no masakra, za podatki. Też Hero zdał się za podatki wpieprzyć, no... Nieważne, ale zdobądź broń, zwycięż wrogów, ucieknij z więzienia. Czyli tradycyjny poranek każdego ZUS-owca, czy coś w tym stylu. So, they imprison their own too, I see. The sound you hear is the sound of your death. The rolling thunder of my fellow Outlanders. The sound of the Dreg'Atar slaughtering your kind and scaling the walls of this puny fortress. They are coming to set me free. No bez przesady, film już trwa 5 minut, a jeszcze nawet nie ruszyłem metra do przodu. No, przynajmniej zamknąłem ryj.
Zupa była zasłona. Jep. Dobra. To jest nasz rycerzyk. Czyli jak widzicie, tutaj zaczynamy rycerzem. A nie tak jak w poprzednim zabójczynią, czy tam łuczniczką, jak wolicie. Tutaj łuczniczka będzie jako druga. W pierwszym etapie tutaj nigdy mi się nie udało wszystkich monet zdobyć, nie mam pojęcia czemu. O kurde, kamienie perfidne. Zawsze jakoś około 20 monet zdobywam coś w tym stylu. Nie wiem, jakoś nie mogę znaleźć tych... tej reszty. Panie! Tutaj idę właśnie po monety. Zawsze to dyszka, na początku się szczególnie przyda kasa. Później to już tak nie bardzo, bo będziemy zdobywać ją tak naturalnie, tak jak widzieliście w kampanii zła. Tak samo z siebie rosła ta kasa, można powiedzieć. Bo to wszystko na drodze, na przykład przeciwnicy nam dropili po 100 jakieś kryształy czy coś. Pierwsi wrogowie, snotlingi. Słabi, no ale wróg to wróg. Nie narzekamy, tylko naparzamy po ryju. Ała. Spadłem, bo myślałem, że tu kasa będzie, a ja się po prostu cofnąłem. Ale chamstwo. Nie tego się spodziewałem. Myślałem, że będzie tam, wiecie. Wuda, dziwki, lasery. A po prostu dostałem jakby w ryj. Chodź tam, gdzie uciekasz? Zaraz pewnie, no właśnie, coś się zawali, tak myślałem. Dajcie mi potiona, bo biednie. Tu nie przejdę oczywiście, no skacz. Co za kaleka. I dup. Co się znęcacie nad innym stotlingiem? Nie ma tak dobrze. Dajcie pota. A, tu nie przejdę. I tak nie przejdę, bo sprawdzałem już. Jakieś beczka, nie wiadomo skąd. No, jeszcze dostałem beczką. No, naprawdę, ona z taką prędkością leciała, że mogła mnie skrzywdzić. Czasami przeginają w takich grach. To wygląda jak domek Hobbita. Może zaraz Froda spotkamy. Ja znając życie, jeszcze i tak będziemy musieli go zadbiać. No i widzicie, 30 monet. Więcej nie znalazłem i więcej raczej nie znajdę. Nie mam pojęcia, gdzie może być reszta monet. Gdzieś pewnie poukrywane. No ale gdzie? Jakąś elfkę. Zabili i nie powiem, co jeszcze zrobili. Albo elfa. Ciężko określić, długie włosy ma. Dobra, idziemy. I jest nasza łuczniczka. No i dobra, zdobyłem mięs, zdobyłem tarczę, wiadomo. No i odblokowałem do pomocy inną typiarę z obrona posterunku. O, teraz dopiero ją odblokuję. No, w drugiej rundzie. W drugim poziomie, drugim etapie, jak zwał, tak zwał. Zwycięż Borgia. Pewnie jakiś ork. Chodź, chodź. Dobra, chodź, nie pitel. No co to za hamstwo było? Nie ma tak katapulty z nieba. No, i. Dobra, teraz sobie dupniemy z armaty. Gitara. O no kurde! Po złości naparzają. No, wybuchaj. To ktoś bombę rzucił, zaraz dupnie.
No i jeszcze odłąkami dostałem. Jak? No kurde. Znowu jakąś bombę ktoś rzucił. A balon po prostu podpalił, nieważne. Chowaj tą kuszę. Kurde, jeszcze zginę tutaj, no. Dobra, mam potiona, ja go nie zauważyłem, muszę go łyknąć. Teraz takie tradycyjne te RPG. Z orkami się bić. To już było. No ale widzicie, to jest ta sama lokacja, co praktycznie pod koniec kampanii zła jesteśmy tutaj. Okej, dobra, jasno, idę. Ja pójdę w drugą stronę, bo chcę zobaczyć, co tam jest. Może jakaś kasa ją przeminę. O, dokładnie tym wejściem idziemy. Zabij to. No i jest kasa. Dobra, wejdziemy do góry, chociaż nie chcę. No i okej, jest kasa. Już myślałem, że tędy nie. Że będę musiał tędy wejść i... Nie będę mógł się cofnąć, nie? Ale nie, dobra, okej, tamtędy pójdę. No, w którą stronę to się otwiera? O, jestem ciekaw, jakim cudem oberwałem. No i koniec zabawy. Są jakieś orki. Trochę ich sporo. Ale nie to ze szwagrem się biło. Czego ze szwagrem się nie robi? Mhm. To, że skoczył. Okej. Tutaj sprawa załatwiona. Bo to się ciągle powtarzają te lokacje już teraz. No ale troszkę inna fabuła, dlatego warto, myślę, też przejść jeszcze dobra kampanię. Gdyby to zależało ode mnie, to ja bym i tak ją przeszedł i tak, więc... Ale i tak byście chcieli zobaczyć pewnie tą dobrą. Troszkę inaczej to wszystko wygląda, no. Inne bronie troszkę. Ale to tylko odrobinę inne. W większości nawet tak samo wyglądają. Nie zdara, nawet po drabinie wchodzić nie potrafi. Wszystko rozdupcy. No i już im wejście otwiera, no. Wjadą teraz full hydrauliką. Jeszcze będę musiał przed nimi tłumaczyć. No i okej, mam klucz. To co mi to dało? Teraz się muszę zastanowić, gdzie tu iść. Na pewno się trochę cofnąć, to jest stuprocentowe. Muszę iść tam, gdzie wrogowie. Tam, gdzie są wrogowie, tam muszę iść i tyle. Na razie. Na razie raz, dwa. Jeszcze tylko 5 złota mi brakuje. Może ktoś dropnie, bo po drodze nie widziałem żadnego. Tędy? Tak, zaraz to pewnie dupnie, no właśnie. Okej, jeszcze nie będę łykał. Są łucznicy, także trzeba uważać. Bo łucznik potrafi sieknąć i to zdrowo. Dobra, lepiej teraz łyknąć. Mam jeszcze i tak jedną.
podejść do nich z tarczą, chociaż ta tarcza to... Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tu jestem zły. Ja może lepiej się zajmę łucznikiem najpierw, bo on mi tą ognistą przywali. O, ale się błysło u mnie za oknem. Wygląda jak berserk nasz. No i zginął. Koniec misji. Da bam bam. 25 sztuk złota, bla bla bla, otrzymałem łowczyni, nieźle, taka kusza, lubię. I tak będę z łuku walił. I jesteśmy przed naszą królową. Tutaj przynajmniej nie musimy w portale wybiegać. Wielkie dillosy i wielkie żuki. Żuki. Morda do garów. Do garów, szmato. Kim ty w ogóle jesteś? Ktoś tu za dużo szlugów palił. Rak Krytanii już wita wam. Jezu, ale był kocza, dobra, siedzę cicho, bo... A cię wysłowić nie potrafię. If you continue to serve our cause and assist us in this action, you will receive full pardons and be embraced as honored warriors. Dziękuję. There is a merchant named Town of Saladia. He's very important to the enclave as he is the last merchant who will traverse the rift and bring us supplies that are badly needed if we are to have any hope of withstanding the more frequent raids of the Dregatar. I have received word that the Dregatar have assaulted his convoys and attempted to assassinate him. He must be protected. Dobra, spoko. We won't survive long without him. Jak widzicie, teraz będę musiał dziada ochraniać. Dobra, no także to by było na tyle w pierwszym odcinku, jeżeli chodzi o zło, dobro. Bo ciągle myślę, że zło nagrywam. Także do zobaczenia w następnym odcinku, zagrajmy w Enclave.